Dzień dobry przede wszystkim. Obok mnie Wiktoria Kuczyńska z AZS Gorzów Wielkopolski po meczu wygranym dla jej drużyny, ale chyba zwłaszcza w pierwszej połowie trzeba się było trochę bardziej natrudzić niż podczas meczu waszego domowego z Polonią. Tak, zdecydowanie tutaj drużyna z Warszawy postawiła nam mocne warunki, były bardzo mocno zaangażowane. My grałyśmy bardzo słabo w obronie, grałyśmy bardzo miękko, ale po przerwie, kiedy dostałyśmy kilka gorzkich słów od trenera, myślę, że już zagrałyśmy agresywnie i myślę, że szczególnie tutaj czwarta kwarta, w której straciłyśmy tylko 5 punktów, przeważyła o tym, że zwyciężyłyśmy w tym meczu. Gratulacje dla Ciebie. Dziękuję. I dla zespołu. Tak patrząc na wasz skład i też jakby na statystyki indywidualne poszczególnych zawodniczek, no to wydajecie się drużyną tak bardzo mocno kompletną, tak? Bo zarówno zagraniczne zawodniczki i w czołówce ligi i też świetne Polki, reprezentantki Polski, obiecujące młodzieżowe wciąż zawodniczki, a jednak gdzieś tam się przytrafiły już te trzy przegrane w części zasadniczej sezonu. Dwa razy z Sosnowcem i też Ślęza. Zdaje się, gdzieś tam wam tu sprawiła psikusa. Masz jakąś diagnozę, czemu to się póki co tak potoczyło? Myślę, że na pewno drużyna z Sosnowca, no niełatwo nam się z nimi gra. Czasem tak po prostu jest, że są drużyny, z którymi po prostu te mecze zawsze są trudne i myślę, że w tym sezonie taką drużyną dla nas jest Sosnowiec. No mecz ze Ślęzą na pewno był ciężki ze względu, że to był ich pierwszy mecz na otwarcie hali. Motywacja duża na pewno. Tak samo jak my grałyśmy tutaj z Polkowicami na otwarcie, to tak samo była ogromna motywacja. Jasne. No myślę, że tutaj ostatnio na pewno trochę złapałyśmy taki spadek tej formy. Myślę, że dużo meczy, granica 3 dni to też dało. Mam na myśli Eurocup również, no ale no odpadłyśmy, więc teraz mamy dużo więcej czasu na przygotowywanie się i na odpoczynek. Czyli skupiacie się na lidze, ewidentnie. Tak, skupiamy się już na lidze, no teraz przed nami puchar, no i bardzo ciężkie mecze, ponieważ gramy z Lublinem, Wrocławiem i Polkowicami, więc zdecydowanie skupiamy się na lidze. Dla Polonii trochę twoja drużyna jest taką drużyną, która nie leży, tak mi się wydaje, no. Polonii, bo jeszcze od czasów awansu nie udało się niestety czarnym koszulom ani razu wygrać. Wspomniałaś Ślęzę Wrocław. Ty oczywiście wiele lat w Gorzowie, ale występowałaś też właśnie w drużynie z Wrocławia. I macie też inne, znaczy jest taka, powiedzmy, rotacja między zespołem z Wrocławia, bo jest też Ania Jakubiuk obecnie, Stephanie Jones. Tak. Czy to gdzieś tam też pomaga wam, że miałyście okazję grać już w innym zespole, że się znacie, wiecie, czego oczekiwać na parkiecie po sobie? Myślę, że tak, że no, zeszły sezon grałyśmy wszystkie w 3 razem, wcześniej grałam z Anią i ze Stef w Gorzowie, więc no, widać to, że się trochę bardziej może rozumiemy. No ale poza tym ogólnie uważam, że z całą drużyną dobrze się rozumiemy i ma to oczywiście jakiś wpływ, ale myślę, że niezbyt duży. Rozumiem. Niedawno świętowałaś urodziny. Dziękuję bardzo. Troszkę zalegle. To były 23, tak? Dobrze, tak, myślę, urodziny. Czyli w życiu koszykarki polskiej to dosyć znamienny wiek, bo no, się powoli wychodzi z wieku młodzieżowca. Czy gdzieś tam już trochę masz tak w tyle głowy to, że w tym przyszłym sezonie już właśnie nie będziesz miała statusu młodzieżowca, a przykład no, innych zawodniczek gdzieś tam pokazuje, że mimo, że teraz jest jakby jeszcze też obowiązek drugiej Polki, powiedzmy takiej seniorki, tak? Przez cały czas trwania meczu, to pokazuje, że to przejście nie jest czasami takie płynne. Czy to Karolina Stefańczyk gdzieś tam chociażby ze Ślęzy, gdzieś tam mam wrażenie, że nie do końca się tak zaadaptowało. U nas też, czy Weronika Preś, czy Martyna Leśniewska też walczą o to żeby zaistnieć. Czy gdzieś tam już o tym troszkę też myślisz? No myślę, że są momenty, w których tam myślę, ale staram się skupiać na dokończeniu tego sezonu i później będę się, powiedzmy, martwić tym, co w przyszłym sezonie. No wiadomo, że nie jest to łatwe. No bo trzeba grać tą zawodniczką U23, a mamy dużo Polek, które są i bardziej doświadczone i czasem po prostu no, starsze i lepsze, więc czasem ciężko się przebić, więc no, na razie o tym nie myślę, zobaczymy po sezonie. Okej, wiążesz gdzieś tam właśnie swoją przyszłość koszykarską na dłużej z drużyną z Gorzowa? Nie wiem, na pewno no, długo grałam w Gorzowie i można powiedzieć, że jest to mój taki drugi dom. Dobrze się czuję w Gorzowie, więc no, myślę, że zobaczymy. Na razie nic tutaj nie mówię. Grasz na pozycji numer 1, tutaj Katarzyna Dźwigalska. Wiele sezonów, nie wiem, czy gdzieś tam by chciała tym tropem trochę pójść. No zobaczymy. Na pewno pewne jest to, że się dobrze czuję w Gorzowie. Mhm.
twoja siostra Aleksandra również gra w koszykówkę. Teraz zdaje się, bodeka się, znaczy rehabilituje się, jak rozumiem, po kontuzji. Czy zawodniczka klubu z Lublina. Ty też swojego czasu miałaś długotrwałą kontuzję. Czy gdzieś tam wspierasz siostrę podczas tej przerwy? Rozbrać się z koszykówką? Tak, myślę, że o wiele teraz jest jej łatwiej. Powiedzmy, że ja byłam tą pierwszą i to było takie nowe doświadczenie u nas i też w kontaktach właśnie z rodzicami, czy jak to się rehabilitować, co robić, też pod względem psychiki, bo to nie jest też łatwe dla głowy. Więc myślę, że ją bardzo w tym wspieram, a ona już kończy swoją rehabilitację. Mogę powiedzieć, że już zaczyna normalnie grać na treningach, więc się bardzo z tego cieszę, że to szybko tak poszło. No i zobaczymy. Na razie na pewno na spokojnie z głową, żeby tutaj żadnych kolejnych kontuzji nie łapać, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Życzę Wam obu, żeby kontuzje mijały, siostrze, dużo zdrowia. Jeszcze jedno zadam pytanie, jeśli można, bo się dobrze, przynajmniej mi rozmawia. Nie wiem jak z drugiej strony odbiór. Grając w Gorzowie Wielkopolskim masz już jakby takie doświadczenie, że łączyłaś grę w pierwszej lidze kobiet, jak i w ekstraklasie. Teraz jakby od przyszłego sezonu PZKOSZ planuje takie zmiany, że będzie obowiązkowa drużyna rezerw dla drużyn ekstraklasowych, czyli można się gdzieś tam liczyć z tym, że sporo zawodniczek, znaczy może nie sporo, ale pewna część zawodniczek będzie musiała właśnie jakby funkcjonować w taki sposób. Czy masz jakąś radę dla takich dziewczyn, jak gdzieś tam pogodzić tą grę na dwóch poziomach? No myślę, że na pewno jest to ciężkie ze względu na to, że jednak trzeba być zaangażowanym na 100% i tutaj w ekstraklasie i w pierwszej lidze. Na pewno trzeba dużo myśleć o swoim zdrowiu, bo to jest bardzo ważne. Myślę, że czasem, kiedy jesteśmy w takim amoku i chcemy wszystko robić, to jest no to nie jest do końca dobre, bo z tego powodu właśnie pojawiają się jakieś kontuzje, które mogą nas wykluczyć na dłuższy moment i myślę, że na pewno taką główną radą jest to, żeby dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, bo to jest najważniejsze. Okej, myślę, że to jest bardzo fajna puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za rozmowę, gratulacje jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki.